burmistrz Terespola, Jacek Danieluk. Panie burmistrzu, Terespol miasto na granicy. Zawsze podczas naszych rozmów, prawie zawsze chwalił się pan, bo to prawda, że to miasto na granicy i zaraz później Azja, kraje Europy Wschodniej. W tej sytuacji robi się nieciekawie. Dzień dobry. No nikt się tego nie spodziewał, co niestety się wydarzy, co się wydarzyło i trwa. I miejmy nadzieję, módlmy się, żeby to już zniknęło i ludzie nie byli dalej bestialsko mordowani, zabijani, domy palone. Normalny człowiek przy normalnym zmyśle i otwartym sercu po prostu tego nie rozumie, co się stało. Dzisiaj cała Ukraina jest pochłonięta wojną, straszną wojną, gdzie cierpią dzieci, kobiety, osoby starsze i ci, którzy bezpośrednio poszli na front, czyli młodzi chłopcy ukraińscy, tak jak cały świat, tak samo i my, mieszkańcy Terespola, w tych trudnych dniach staramy się pomóc na tyle, na ile możemy. Mamy zaprzyjaźniony rejon łódzki na Ukrainie, około 140 km od granicy naszego państwa. Pojechały tam dwa transporty z pomocą. Można codziennie przynosić dary, nie tylko żywność, ciepłą odzież, karimaty, koce, leki, środki higieny przeciwbólowe i tak dalej. Pierwszy raz niemal tydzień temu około 10 metrów sześciennych trafiło do rejonu łódzkiego, dokładnie do Dorochuska. Tam te dary zostały przeładowane przez naszą straż, ochotniczą straż pożarną, na samochód kolegów i koleżanek z Ukrainy i już trafiły, bo wiem, bo jestem ciągle w kontakcie, we właściwe ręce. W dniu wczorajszym kolejny transport, odrobina darów z Terespola, ale zaprzyjaźniona gmina niemiecka z nami, Löwenberger Land, jest to 50 km na północ od Berlina. Też cały samochód z darami, też około 10 metrów sześciennych. Ostatnio przyjechał mój kolega, który był, jest właściwie proboszczem, księdzem na Ukrainie w okolicach Odessy i w tej chwili również dokonujemy zbiórki darów dla mieszkańców, dla walczących, dla dzieci, dla kobiet na Ukrainie. One pojadą w przyszłym tygodniu w rejon Odessy. Tak jak już wspomniałem, właściwie nie ma co tu wspominać. Jeżeli człowiek włączy telewizję i patrzy, co się dzieje, to serce boli i tylko i wyłącznie pozostały nam modlitwy i to, że świat to zrozumie, ci możni tego świata, że nie będą tylko myśleć językiem ekonomicznym, ale przede wszystkim zwykłym ludzkim, bo czymś jest ekonomia na świecie, jeżeli nie ma człowieka i człowiek po prostu ginie. Dziś solidarnie z Ukrainą koncert, panie burmistrzu, i też znacni mieszkańcy Terespola i pomoc również dzisiaj zbierana. Tak, pomoc jest zbierana praktycznie wszędzie w Terespolu, kto może, albo pieniądze, albo dary, czy w kościele, czy u nas. Młodzież również dokonuje takich zbiórek, również i w dniu dzisiejszym. Podczas właściwie Międzynarodowy Dzień Kobiet miał miejsce, bo dzisiaj mamy 13 marca, 5 dni temu. No ale cóż, ja to zawsze mówię, że kobietę, dziewczynę należy szanować przez cały rok i właściwie dzisiaj w rękach wspaniałych pań, matek, babci, tych wszystkich jest ta nadzieja i miejmy nadzieję, że matki tych szaleńców, którzy są przy władzy w Rosji, zabiorą swoich synów do Rosji i nie będzie tego mordowania barbarzyńskiego.